niezwykle miła, sympatyczna chwila, że wspólnie z Radą Osiedla Kolei Robotnicza, wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i z wykonawcą, panem Radosławem Malcem firmy Drogbud, jesteśmy na ulicy Nowe Piaski. Wybudowano 882 metry drogi o szerokości 7 metrów, załączną kwotę ponad 1 700 tysięcy, z czego 1 000 000 to dofinansowanie, które gmina pozyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres robót obejmował budowę całkowicie nowej ulicy z chodnikiem, ze ścieżką rowerową, z zatoką. Co ciekawe, z elementami małej architektury i z zielenią miejską, z przebudową infrastruktury, z nowoczesnym oświetleniem. Ulica Nowe Piaski to dla wielu mieszkańców tej dzielnicy Ostrowca wygodny skrót, przede wszystkim do szpitala. Nie da się ukryć, że inwestycja uatrakcyjni całą okolicę, a tym samym przyczyni się do wzrostu wartości pobliskich nieruchomości. W Radzie Osiedlowej pracuję już 4. kadencję. 4 kadencje ubiegaliśmy się o budowę tej drogi i wreszcie się udało. Na uwagę zasługuje również dobre tempo zrealizowanej inwestycji. Zakładano, że remont zakończy się około 20 sierpnia, a tymczasem już w połowie lipca, czyli miesiąc przed terminem, pracę zakończono. Teraz dojazd do posesji odbywa się komfortowo, a piesi mogą korzystać z nietypowego przejścia. Nowość na terenie Ostrowca, przejście interaktywne dla przechodniów, tak jak Państwo możecie zwrócić uwagę, jest to przejście za mną, są to czujniki ruchu, są też kocie łapki, które są wmontowane bezpośrednio w nawierzchnię, powodują właśnie świecenie i sygnalizację kierowcom nadjeżdżającym, sygnalizację, że pieszy znajduje się w obrębie przejścia dla pieszych. Nowe Piaski po remoncie do finiszu zmierzają prace na ulicy Ogrodowej. Tę ulicę buduje również firma Radosława Malca. Miasto nasze jest proinwestycyjne, zresztą co widać na załączonych obrazkach. Niestety w tym roku nie udało nam się wygrać żadnego przetargu, ale miejmy nadzieję, że będzie za jakiś czas lepiej. A no tak to bywa generalnie, ale to napędza naprawdę w zdecydowany sposób rynek ostrowiecki. No jest to bardzo istotne. Zresztą widać po firmach w Ostrowcu, gdzie nie ma zwolnień ludzi. Wręcz odwrotnie, do firm są przyjmowani następni ludzie, w związku z tym pracownicy. No jest to naprawdę miłe zaskoczenie, że mimo tak trudnego okresu w Ostrowcu coś się dzieje. Jeszcze w tym roku powinniśmy móc przejechać się łącznikiem od ulicy Milewskiego do Ronda na Bałtowskiej. Miło mi, że mamy taki rozkopany Ostrowiec w tym momencie, bo mamy 7 ulic w realizacji teraz i za chwilę ich odbiorę i kolejne 5 podpisane kontrakty, więc mam nadzieję, że nasi mieszkańcy widzą i dostrzegają zmieniający się układ komunikacyjny miasta. A póki co noga z gazu i nie narzekamy na utrudnienia. W realizacji są drogi za ponad 34 miliony złotych. Kolejne ulice, których remonty się rozpoczynają, będą kosztowały ponad 20 milionów złotych.